Mirosława Nykiel, posłanka na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Bielsko-Biała, dnia 6 marca 2018 roku. Szanowny Pan, Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości. Szanowny Panie Ministrze, zgodnie z artykułem 13 Konstytucji zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa, artykuł 256 Polskiego Kodeksu Karnego mówi zaś o zakazie propagowania faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego, odnosi się to również do komunizmu. Ze względu na naszą tragiczną historię, przepisy te powinny być przestrzegane szczególnie rygorystycznie. Na portalu Facebook istnieje zaś fanpage 1 Maja Info, który dnia 5 marca 2018 roku. W opublikowanym wtedy poście odnosił się do rocznicy śmierci Józefa Stalina, sugerując jego wybitność. Tekst sugerował także, że obecnie przedstawiany wizerunek przywódcy ZSRR jest zakłamywany. Żaden strumień kłamstw i oszczerstw nie może wymazać jasnego i majestatycznego obrazu Stalina, który znamy z historii oraz pamięci ludzi. Od 2002 roku w Polsce działa także komunistyczna partia Polski, jawnie odwołująca się do ideologii, której promowanie jest zakazane w naszym kraju. W związku w powyższym proszę o odpowiedzi na pytania. 1. Jakie działania ministerstwo zamierza podjąć w kwestii rozwiązania wyżej opisanego problemu? 2. Jakie działania podjęto w ciągu ostatnich dwóch lat, by zapobiec promowaniu komunizmu w Polsce? 3. Ile w przeciągu dwóch lat zarejestrowano przypadków propagowania w Polsce faszyzmu oraz nazizmu, a ile komunizmu? Z poważaniem, Mirosława Nykiel, posłanka na Sejm RP.